Fundacja Iskierka powstała na kanwie moich osobistych doświadczeń, kiedy to mój syn chorował na białaczkę i kiedy ten moment leczenia, bycia w szpitalu, pracy z rodzicami, z lekarzami, z pielęgniarkami, zainspirował mnie do tego, aby powstała na początku grupa nieformalna, która pomagała dzieciom konkretnie z tego oddziału. A co się tam działo? Działo się to, że w trakcie leczenia bardzo długi czas, po pierwsze dzieci leżą w szpitalu razem z rodzicami, po drugie jest pewien rytm tego procesu leczenia, czyli można powiedzieć od rana do południa trwają badania, różne konsultacje, a moment bycia na oddziale po południu jest taką pustką. To, co się wtedy zadziewa na oddziale, to, że często rodzice przy kawie, i ja też tak robiłam, po prostu wałkowaliśmy na okrągło temat choroby naszego dziecka, wyników tego, co się dzieje. I było to oczywiście ważne, potrzebne, ale niekonstruktywne w takim kontekście, żeby to pozwalało pójść krok do przodu. Ja w tym czasie też pomyślałam sobie, że skoro rozpoczynam proces leczenia z własnym dzieckiem, to chcę coś zrobić i w jakiś sposób jemu pomóc, żeby nam też jako rodzinie było łatwiej przejść przez ten cały proces. Wymyśliłam taki sposób zabawy i go realizowaliśmy przez ten cały czas, mianowicie tam, gdzie było możliwe, różne spotkania, zabawy, arteterapię zamieniałam na coś, co sprzyjało mojemu dziecku. Czyli na przykład chowaliśmy się w szpitalu, graliśmy w ciuciubabkę, stałam na czatach i pozwalałam mojemu dziecku stanąć na głowie. I to były takie małe inicjacje, które nas zbliżały, ale jednocześnie pozwalały oswajać ten szpital i trochę pokazywać temu mojemu dziecku, że on jest też sprzyjający jemu. Jak zakończyliśmy proces leczenia, to pomyślałam sobie wtedy w ten sposób, że skoro nam się udało i te różne drobne zabawy jemu służyły, to może by warto coś takiego wprowadzić na stałe w szpitalu. I po rozmowach z profesor Sojtą Jokimczyk, ale i też lekarzami, jakby była taka otwartość na to, aby zacząć takie pomysły realizować, zaangażowałam w to wielu moich przyjaciół, znajomych i zaczęły się spotkania, warsztaty, malowania w świetlicy, zabawa w świetlicy. Ja bym powiedziała, że dzisiaj nazywamy to pięknie arteterapią, ale to, można powiedzieć, to były właśnie jej początki. I to, co się wykrystalizowało przez te lata, to ja mam takie poczucie, że i to jest też chyba naszą taką i misją, i mottem, że z każdego trudnego doświadczenia można zrobić konstruktywne działanie, inaczej, że ze słabości można zrobić też siłę. I to jest coś, na czym my bardzo, bardzo mocno bazujemy, pracujemy, patrząc na rodziców i na dzieci, którym przychodzi rozpoczynać proces leczenia, w jaki sposób możemy im pomóc, właśnie patrząc na ich mocne strony, na ich zasoby, na to, gdzie jest to coś, co powoduje, że oni nagle dostając od nas wsparcie, sami biorą za to odpowiedzialność, nagle wychodzi się ogromna sprawczość i to pomaga zarówno dziecku i całej rodzinie. Fundacja Iskierka działa od 2006 roku i to, co udało nam się wypracować przez te lata, to jest 5 obszarów, w których staramy się mądrze, skutecznie, ale we współpracy z rodzicami im pomagać. I o tych obszarach opowiedzą nasi pracownicy. Dziękuję.